wiatrzyk zielone oko. Otwarte okno. Słuchowisko Heleny Sekuły. Dyżurny służby kryminalnej, kapitan Wysocki, słucham. Mówi dyspozytor pogotowia milicyjnego. Śmiertelny wypadek na Mokotowie, ulica Projektowana 6. Zatruła się gazem Matylda Grzesik. O zdarzeniu powiadomiła sąsiadka Małgorzata Wolska o godzinie 12.15. Skierowałem tam lekarza i załogę radiowozu. Dziękuję, przyjąłem. Sołuba, jedziemy. Tak jest, panie kapitanie. To pani zawiadomiła pogotowie? No tak, ja mieszkam naprzeciwko i na klatce poczułam gaz, więc zadzwoniłam do Matyldy i potem ruszyłam klamką, drzwi się same otworzyły, no to wyszłam. Gaz buchnął, aż się w głowie zamąciło. No to jak zobaczyłam ją na krześle, siedziała w kuchni, wie pan, ubrana, tuż obok piekarnika. No strach mnie zdjął i zadzwoniłam. I powiedzieli, żeby nic nie ruszać. No. Okno to chyba kazali pani otworzyć. A może i tak, tylko że ja wpadłam w panikę, byłam jak z drewna, w głowie wata. Ale migiem był sierżant i doktor. Skąd pani dzwoniła? No to tu u niej jest telefon, w pokoju. Pani zaczeka w przedpokoju. Sołuba, aparat, flash, najpierw sfotografujemy kuchnię. Chodź. Dobra, teraz fotografuj ten bałagan w zlewie. Mhm. Idziemy do pokoju. No jest. Są już sanitariusze z medycyny sądowej, chcą ją zabrać. Niech poczekają, aż skończymy oględziny. Trzeba będzie porozmawiać z lekarzem, żeby rano był gotów protokół sekcji zwłok. A teraz dalej. Oho, wypito tu sporo. Śliwowica, jarzębiak, żytniówka. W popieliczkach karmeny, sporty, silezje i chyba tytoń fajkowy. Pani Wolska? Jestem! Proszę. Kto ze znajomych Matyldy Grzesik pali fajkę? A to ten pan Andrzej, taki młodzik, o swojej powagi tą fajką dodaje. Tak pyka jak bosmat. Teraz młodych taka moda. To dobry znajomy tej Grzesik? To taki doskakiwacz, tyle że regularny. Jaki młody, z lokami. Ona już koło 30 kobieta była. Jak on się nazywa? Ligocki. Ligocki. Oni razem z Matyldą pracowali. Ona za barmankę we Flamingo, a Andrzej w orkiestrze, wie pan, perkusista, to jest elegancki lokal. Ja tam właśnie za starszą pokojówkę jestem w hotelu, bo Flamingo to ich hotel też. Tak. A wie pani, kiedy on ostatnio był u Matyldy? No wczoraj. Wczoraj, 30 listopada, to wypada Andrzeja, no i Andrzejki się obchodzi, wie pan, no ten wosk się leje, takie wróżby różne, więc ta bidulka Andrzejki wyprawiła, że niby tradycja i solenizant był i no szklanki jej pożyczyły. Kto jeszcze był na Andrzejkach? To pani Krysia Zalewska. Też z Flamingo, w duecie tańczy. No, Andrzej Ligocki i pan Owczarz, ten Adam ma na imię, no. Adam. Starszy, taki stateczny gość. Kapitanie! Tak? No niech pan spojrzy. Tapczan nietknięty, a na wersalce pognieciona pościel. Poduszka pobrudzona kredką do wag. Po pierniczce duży pet karmena też ze śladami kredki. Pościel świeżo powleczona. Zimno w tym pokoju, okno otwarte na oścież. Na wersalce ktoś musiał spać, albo przynajmniej leżeć. Co? Pościel pomięta. Pani Wolska! Że co, proszę? Pani otwierała okno w pokoju? Jak z kuchni gaz na mnie buchnął, to tylko wpadłam do telefonu. A ja nic nie ruszałam. No to z tego strachu, tej ciekawości nie miałam. Gdzie sypiała Grzesik? Na tapczanie czy na wersalce? Ja nie wiem. No pewnie na wersalce. Co pani jest? Nie, nic. I mi się tak słabo zrobiło. Mi w oczach mi pociemniało. Dziękuję pani, dziękuję. Jutro proszę przyjść do Pałacu Mostowskich, spiszemy protokół. Do widzenia. Spłoszyła się, gdy zapytałeś, gdzie sypiała Grzesik. Tak, zauważyłem. Pewno coś kręci, dlatego. Myślę. Tak. Okno otwarte na całą szerokość.
Ktoś, kto tu spał, zadbał o dopływ świeżego powietrza. Co? Przy zamku są świeże rysy, a i sam zamek chyba uszkodzony. Stolarka dosyć tandetna. To i okno spaczone. Ten ktoś miał trudności ze otworzeniem i pomógł sobie ostrym narzędziem. Skontrastuj te rysy bocznym oświetleniem i skadruj na jednym planie razem z zamkiem. Dobra. Ramy i parapet opyl argentoratem. Powinny być ślady rąk. Zastanawiające, kto otworzył to okno. Zidentyfikowałem andrzejkowych gości Matyldy Grzesik. No. Tej Krystynie Zalewskiej tancerce zostawiłem wezwanie na drugą. Adama Owczarza sam przywiozłem z domu, natomiast bieda z Andrzejem Ligockim, tym perkusistą. Nie ma go. Matka twierdzi, bo on mieszka z matką, że wyjechał w środę 1 grudnia. Podobno szuka nowej pracy. We Flamingo wymówił 2 tygodnie temu. W lokalu powiedziano mi, że planował wyjazd na sezon do jednej z modnych górskich miejscowości. Wysłałem depeszę do Wrocławia, Krakowa. Kazałem go szukać. Tak. Z protokołu sekcji zwłok wynika, że śmierć Matyldy Grzesik nastąpiła w nocy z 30 listopada na 1 grudnia, między 12 a 1. Wolska zawiadomiła pogotowie o wypadku 1 grudnia o 12 w południe. Przyczyna śmierci? Zatrucie gazem. 80% tlenkowęglowej hemoglobiny we krwi. Śmierć nastąpiła we śnie. W czasie sekcji stwierdzono również, że wieczorem musiała przyjąć jakiś silny środek nasenny. Natomiast eksperci nie znaleźli jego śladu w żadnym naczyniu. Z tym, że kryształowe szklanki i dzbanek z tego kompletu od sąsiadki były starannie umyte, a inne naczynia nie. Może właśnie w dzbanku był środek nasenny? Zaaplikowano go wszystkim gościom? Może tylko niektórym. Ale brakuje nam jednej osoby. Przecież nakryć było 5. No zaraz. Owczarz, Krystyna Zalewska, Andrzej Ligocki, Grzesik. No tak, rzeczywiście brakuje. Jak długo pracowała ta Grzesik we Flamingo? 2 lata. Co wiemy o Adamie Owczarzu? Jest szatniarzem w tym samym lokalu. Opinię ma dobrą, spokojny, sumienny. Ale co go łączyło ze zmarłą, no trudno powiedzieć. Rywalizował z Ligockim? Nie, raczej nie. Plotka głosi, że starał się o względy sąsiadki tej Wolski. Wygląda na to, że najdłużej znała ją Wolska. Sprowadziły się do tego bloku 5 lat temu. Ligocki pracował we Flamingo dopiero od roku. Owczarz niespełna 2 lata. Dobrze, zawołaj go, trzeba z nim porozmawiać. Tak. Panie Owczarz! Niech pan chodzi. Proszę, niech pan siada. Panie Owczarz, pańska znajoma Matylda Grzesik nie żyje. No tak, wiem o tym. W lokalu aż huczy od plotek. Skąd pan znał panią Grzesik? Z Flamingo. Kim był dla Matyldy Grzesik Andrzej Ligocki? No, podobno mieli się pobrać. Był pan na Andrzejkach u Matyldy. Kto jeszcze tam był? No, Krystyna Zalewska. To? Też koleżanka z pracy. Ligocki i... O, pani Wolska, sąsiadka. O której państwo wyszli? No, ja z Andrzejem koło 11:00. Pani Wolska wyszła z nami. Krystyna... Krystynie zaszkodziła wódka. No to młoda dziewczyna, nie nawykła do alkoholu. No więc Krystyna musiała się położyć. No, gdy wychodziłem, leżała na wersalce. To dużo państwo wypiliście? No w ogóle były 3 butelki wódki i w zasadzie piłem tylko ja i Andrzej. No, dlatego my dwaj wyszliśmy tak wcześnie. Gdzie się pan rozstał z Andrzejem? Zabrałem go do siebie. Andrzej był pijany, mówiąc prawdę. I na mnie wódka mocno podziałała. Na Ligocki mieszka na Nowym Brudnie. Obawiałem się puścić go samego tak daleko. Kiedy Ligocki wyszedł od pana? No, godziny nie sprawdzałem, ale chyba przed 4:00, bo było jeszcze ciemno i tramwaje nie jeździły. No pod Oknem mam linię tramwajową. Dlaczego wyszedł tak wcześnie? A nie wiem. Nie rozmawiałem z nim. No, bo byłem zbyt senny. Czy Grzesik używała środków nasennych lub uspokajających? A nie mam pojęcia, panie kapitanie. Pani Zalewska, tak? Tak. Czy pani już wie, że Matylda Grzesik nie żyje?
To straszne. Dowiedziałam się o tym w lokalu. Chyba pani ostatnia widziała ją żywą. Kiedy panie się rozstały? Pan Owczarz i Andrzej wyszli pierwsi. Z nimi pani Małgorzata. Ja byłam oszołomiona alkoholem. Nawet się położyłam, ale około pierwszej wstałam. Matylda była w kuchni, robiła sobie herbatę i pożegnałam się i wyszłam. Około pierwszej. A w jakim nastroju była Matylda tego wieczoru? Nieszczególnym. Zdaje się, że pokłócili się z Andrzejem. Dlaczego Andrzej zwolnił się z Flamingo? Chciał uciec od Matyldy. Ona miała bardzo trudny charakter. Robiła mu ciągle sceny. Sądzi pani, że odebrała sobie życie? To możliwe, bo kilka razy groziła Andrzejowi samobójstwem. Skąd pani wie? Od niej. Czasami mi się zwierzała. To nie jest samobójstwo. Matylda Grzesik została zamordowana. To niemożliwe. No, kto by mógł ją zamordować? Zawsze sypia pani przy otwartym oknie? A co to ma do rzeczy? No a teraz tak naprawdę. Kiedy pani wówczas wyszła od niej? Przecież już powiedziałam. Tylko nieprawdę. To dziwne. W pokoju, gdzie pani spała, było szeroko otwarte okno, a drzwi od pokoju i kuchni szczelnie zamknięte. Nie zabiłam Matyldy. To na pewno samobójstwo. Dlaczego pani kłamie? O godzinie pierwszej Matylda już nie żyła. Stwierdza to protokół sekcji zwłok. Tak naprawdę to wstałam dopiero około czwartej. Obudziło mnie straszne zimno. Byłam oszołomiona, miałam okropne mdłości i chciałam wyjść do łazienki. Wtedy w przedpokoju poczułam gaz i potem zobaczyłam Matyldę. Dlaczego pani nie zawiadomiła milicji? Przecież w pokoju jest telefon. Przestraszyłam się. Myślałam tylko, żeby uciec. Bałam się, że będzie na mnie. Tam oprócz zasuwy jest zamek Jale. Czy drzwi się zatrzasnęły? Proszę sobie dobrze przypomnieć. Z całą pewnością się zatrzasnęły. Czy Matylda używała środków nasennych? Nic mi o tym nie wiadomo, ale raczej nie. Proszę mi powiedzieć, czy Adam Owczarz rywalizował z Andrzejem o względy Matyldy? Nie. On był blisko z Wolską, ale często bywał u Matyldy i Wolska czasami bywała zazdrosna. Andrzej Ligocki miał klucze od mieszkania Matyldy, tak? Nie wiem, ale Wolska je miała z pewnością. Niech pan tak na mnie nie patrzy, teraz nie kłamie. Małgorzata sprzątała u Matyldy. Pani Wolska, była pani na Andrzejkach u Matyldy? No byłam, ale krótko. Ja nie powiedziałam panu za pierwszym razem. Wstydziłam się, bo mi się spiła. I bym się musiała przyznać. A teraz się pani nie wstydzi? Wstydzę się. Ale co zrobić, jak pani tak wie? Wszyscy się tak spili? Nie, najbardziej to pani Krysia. Położyłam ją na Wersalu. I otworzyła pani okno? Nie. Ja okna nie otwierałam, nie. Ani wtedy, ani później. I ziąb taki była, Krysia, i tak miała dreszcze, febra ją trzęsła. Pani już była, jak Andrzej pokłócił się z Matyldą, prawda? O co im poszło? Ja nie wiem dokładnie. Ja byłam wtedy w kuchni, ale ona chciała, żeby on się zdeklarował. A on, że z taką... Nie będzie, no wie pan, jak ją uczciwszy uszy nazwał. Nie, dziewczyna była z niej dobra, z kościami, świeć pani nad jej duszą, ale też lubiła mężczyzn za dużo naraz i chciała mieć przy sobie i nimi kręcić. O pana Owczarza poszło? Ta madama też kokietowała, ale on mężczyzna stateczny, to tam głowy mu nie zawróciła. Charakter już taki miała, że lubiła mężczyzn, a jeszcze i napuszczała jednego na drugiego, a chłop panie tego nie lubi. Kobietę dla siebie tylko chce mieć, jak nie, to się zbiesi. No takim sposobem żaden przy niej długo nie wytrzymał. Był podobno przecież jej syna Adama, ale takie mu numery robiła, że powiedział cześć. A gdzie on teraz jest? To ja nie wiem. Kiedy pani wyszła od Matyldy tego wieczoru? No jak Adam zabrał Andrzeja? Pomógł mu wyjść, bo ledwo na nogach mógł stać. Obaj ledwo na oczy patrzyli. Ale Adam lepiej się trzymał. Wiadomo, panie kapitanie, starsze pokolenie, mocniejsze. Co pani robiła potem?
Nie, położyłam się zaraz i sen mnie zmorzył. Ocknęłam się dopiero 8. Niedobrze się czułam. Wypiłam gorzkie herbaty i też mi nie pomogło. Koło 12 się zwlokłam. Myślę, zajrzę do Matyldy, jak one tam z Krysią się mają. No i wtedy poczułam gaz. No resztę pan... Drzwi sama pani otworzyła, prawda? Ma pani klucze od jej mieszkania? No tak naprawdę to mam. Że sprzątałam u niej bieliznę, do prania nosiłam. O, proszę, to są te klucze od zasuwy i ten jest od jalki. No, ale nie przyznałam się tak z pierwszego strachu. O co chodzi, kapitanie? No, taniacy mnie jako pryka w Zakopanem capnęli, do samochodu zapakowali... Matylda, Grzesik nie żyje. Zatruła się gazem. Co? O, to paskudna sprawa. Ale, panie kapitanie, ja jej od swoich imien nie widziałem. Nazajutrz pan wyjechał. Dlaczego tak nagle? No, ja dawno się nosiłem z tym zamiarem. Chciałem na jakiś czas zmienić klimat. Klimat? Warszawski przestał pan odpowiadać. Nie, szczerze mówiąc, to ja chciałem wymanewrować się... No, wymanewrować się spod wpływu Matyldy, a w Warszawie to było niemożliwe. Trzeba było aż uciekać do innego miasta? No, ja musiałem, no, męczyła mnie cały rok. No, panie kapitanie, no, ja panu powiem, to nie było życie, no. Nieustająca huśtawka, nastroje, groźby, podejrzliwość. Ja nie wiem, może jestem mięczak, ale nie mogłem powiedzieć jej prawdy, no. Ja tylko się rozbeczała, to łamałem się i... Wszystko zaczynało się od początku. Czy ona popełniła samobójstwo? Została zamordowana. I co? Co pan sądzi, że to ja? Czy Zenona Owczarza, syna Adama Owczarza, pan zna? Nie. Nie, ale Matylda raz wspominała. Mówiła, że złamał jej życie i siedzi w sztumie po dużym wyroku. Prosiła zresztą, żeby nikomu o tym nie mówić. Ale kapitanie, to naprawdę, to była mitomanka. Jak ona sobie wypiła, to opowiadała niestworzone historie. Przecież... Przepraszam pana. Proszę na chwilę wyjść do sekretariatu. Dzień dobry, pułkowniku. Potrzebuję zaraz akta kontrolne sprawy Zenona Owczarza. To ta historia sprzed 5 lat. Oczywiście, potem odeślę. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę, panie Ligocznic. Proszę mi powiedzieć, czy był pan zazdrosny o przeszłość Matyldy? O przeszłość? Starczyło teraźniejszości. Chociażby ten Adam Owczar właśnie. Niby przychodził do sąsiadki, a wciąż go było pełno w domu Matyldy. Ja naprawdę już nie bardzo wiedziałem, czy to mężczyzna sąsiadki, czy mój szwagier. No, przepraszam pana, ale rzeczywiście jego rola wydawała mi się dwuznaczna. Cholernie mnie to drażniło i paskudnie się czułem w takim układzie. Jak odnosił się Owczarz do Matyldy? Poprawnie. Tak, ale ona go wygrywała przeciwko mnie. Wie pan, coś w tym guście. Popatrz, Markaczu, gdybym chciała, to miałabym tego ostatecznego faceta. No wie pan, Owczarz jest przystojny i wcale nie wygląda na tę swoją 50. A według pana coś ich łączyło? Nie wiem. Raz to wydawało mi się, że tak, innym razem, że nie. Taki upokarzający układ wreszcie mi przeszło i żeby nie słuchać lamentów, to miałem zamiar przez sezon być zakopanym. No, tym bardziej, że w Warszawie to nie znalazłem dla siebie roboty. Owczarz był panu niechętny? Nie. Nie, raczej przyjazny, taki wie pan, coś jak starszy kolega. Czasami tylko odradzał mi związek z Matyldą, ale to tak mimochodem. Raz go nawet zapytałem wprost, czy mu nie przeszkadzam. No, jak zareagował? Melduję się z aktami, kapitanie. No, na razie dziękuję panu, panie Ligocki. Ale proszę nigdzie nie wyjeżdżać. Dobrze, proszę pana. Do widzenia. Owczarz junior rzeczywiście od 5 lat siedzi w sztumie. Dostał 15 lat za napad na filię banku w Dębach pod Warszawą. Schwytano go podczas pościgu wraz ze zrabowanymi pieniędzmi. Cały łup odebrano jednak podczas napadu. Został zabity konwojent z pistoletu Walter kaliber 9. Uwag, taki to jest koperta. Z 2 łuskami z tego pistoletu. Przy Zenonie Owczarzu broni nie znaleziono.
No cóż, prawdopodobnie strzelał wspólnik owczarza, któremu udało się zbiec. Zenon Owczarz zarówno w czasie śledztwa, jak też podczas rozprawy upierał się, że nic bliższego o wspólniku nie wie. No w każdym razie tego człowieka nikt nie widział. Świadkowie wspominali o młodej kobiecie, którą na godzinę przed napadem widziano w banku. O, spójrz. Próbowano nawet odtworzyć jej wygląd za pomocą portretu rysunkowego. Co? O, a tu mamy fotografię tego portretu, wiesz? Słuchaj, daj no zdjęcie tej barmanki. Zaraz. Proszę. Kapitanie, przecież to ta sama twarz. No. Tak, tak, rzeczywiście uderzające podobieństwo do Matyldy Grzesik. A jeśli to tak, jeśli to ona była wspólniczką młodego owczarza, to no jak myślisz, co mógł robić stary? Stateczny, godny, spokojny. We Flamingo pracuje dopiero 2 lata. Jego życiorysy nie badaliśmy. No to później. Suba. Zobacz, kto z naszych chłopców jest na miejscu. Trzeba natychmiast jechać na rewizję do Adama Owczarza. Tak jest, kapitanie. Zakład Kryminalistyki przyspieszy nasze ekspertyzy. Oto są... Kapitanie. Tak. Łuski znalezione na miejscu napadu na bank w Dębach wystrzelone zostały z pistoletu Walter kaliber 9 znalezionego podczas rewizji u Adama Owczarza. To on zastrzelił strażnika. Tak. Od tego się nie spodziewałem. Linie papilarne pozostawione na oknie w mieszkaniu Matyldy Grzesik są odciskami palców Adama Owczarza. Panie Owczarz, jest pan podejrzany o to, że 5 lat temu razem z synem Zenonem i Matyldą Grzesik dokonał pan napadu rabunkowego w Dębach. Ja? Ale skąd, panie kapitanie? Poznaje pan ten pistolet? Znaleziono go w pańskim mieszkaniu podczas rewizji. Z tego pistoletu strzelano do strażnika. To pan go zastrzelił, ubezpieczając syna. Pistolet poznaję, ale zarzut... Zarzut jest nieprawdziwy. Sądzi pan, że postawiłem zarzut, nie mając dowodów? Mamy orzeczenie biegłych dotyczące łusek. Pochodzą z tego samego pistoletu. No i co? Teraz będzie pan mówił? Uprzedzam, że zaprzeczanie oczywistym faktom pogarsza pańską sytuację. Panie kapitanie... Ja go nie chciałem zabić. To stało się wbrew mojej woli. Chciałem uchronić syna. Jaką rolę w czasie napadu odgrywała Matylda Grzesik? Chodzi mi oczywiście o całokształt sprawy. Wiemy przecież, że tam była. Dysponujemy zeznaniami świadków, którzy rozpoznali ją z fotografii. To wszystko przez tę dziwkę. Taka była pazarna, wszystkiego jej było mało. To jej pomysł. Zmarnowała mi chłopaka. Pytam, jaka była jej rola podczas napadu? Stała na Lipku, no. Była obserwatorem. Ale pierwsza zwiała, rozumie pan? Puściły nerwy i stąd to nieszczęście ze strażnikiem. Gdyby uprzedziła sygnałem, jak było umówione, mój syn by uciekał. Ja nie musiałbym strzelać. Jeśli bym go nie uprzedził, to... Konwojent strzelałby do syna. Rodzinny gang pan założył, panie Owczarz. I z tego wszystkiego syn trafił na długie lata do więzienia. Ale żyje. A tej Grzesik musiałem pilnować, aby się nie wygadała. Jej milczenie było gwarancją mojej wolności. Tylko, że ona znalazła sobie innego mężczyznę i do tego takiego smarkacza. I wtedy zląkł się pan o własną skórę, prawda? Ale panie kapitanie... Ze śmiercią Grzesik nie mam nic wspólnego. Znów pan kłamie. Mam tu następną ekspertyzę, panie Owczarz. Oto ślady pańskich rąk. Wie pan, na oknie w pokoju. To znaczy, że właśnie pan otworzył to okno. Oczywiście po odkręceniu gazu w kuchni.
A teraz słucham dalej, ale tylko prawdy. Powiem prawdę. Musiałem ją usunąć. Ona czepiała się każdego mężczyzny. Bałem się, że się w końcu komuś zwierzy, no więc dałem im środek nasenny. A dlaczego wszystkim? No bo nie udało mi się wsypać go do szklanek, więc wsypałem do dzbanka z oranżadą. Ale on, ten środek, zbyt szybko podziałał. I tę tancerkę momentalnie zwalił z nóg. A tego szczeniaka ledwo wyprowadził. Wziąłem go do domu, no bo przecież musiałem mieć alibi. Kiedy pan zabrał klucze od mieszkania Matyldy? Gdy wychodziłem z Ligockim. To nie było trudne, oni wszyscy byli bardzo oszołomieni tymi proszkami i alkoholem. A kiedy Ligocki już u pana usnął, wrócił pan do mieszkania Grzesik. Co pan robił dalej? Słucham. Już niewiele było do zrobienia. Wystarczyło odkręcić tylko kurek od piecyka, bo Matylda usnęła w kuchni na siedząco. Co było dalej? No już wszystko pan wie. No musi mnie pan męczyć. Muszę. Muszę wiedzieć, co pan robił dalej. No szczelnie zamknąłem drzwi do kuchni. Przedtem umyłem szklanki i dzbanek po oranżadzie, żeby nie został ślad po proszkach. Ale pożałowałem tej tancerki. Młoda dziewczyna. Ja nic do niej nie miałem. No to otworzyłem okno w pokoju na całą szerokość i zamknąłem dokładnie drzwi do pokoju. Byłem spokojny, że gaz jej nic nie zrobi. Zgubił mnie ten ludzki odruch, panie kapitanie. Teatrzyk Zielone Oko przedstawił słuchowisko Heleny Sekuły Otwarte okno. Obsada: Małgorzata Wolska, Zofia Rysiówna, Krystyna Zalewska, Jolanta Wołejkówna, Andrzej Ligocki, Marek Prepeczko, Adam Owczarz, Józef Nowak, kapitan Wysocki, Józef Nalberczak, porucznik Sołuba, Wojciech Duriasz, głos Andrzej Polanowski. Reżyserowała Zofia Rakowiecka. Realizacja akustyczna Sławomira Pietrzykowskiego.